Proszę Państwa, wczoraj obchodziliśmy Dzień Pamięci i Modlitwy za Misjonarzy. No to teraz, w tym momencie, kiedy zwykle zajmujemy się geopolityką i dzwonimy gdzieś w sprawach poważnych międzynarodowych, też zajmiemy się sprawami międzynarodowymi, ale tymi wiecznymi, i zadzwonimy do Republiki Środkowej Afryki. Tam jest polski misjonarz, kapucyn ojciec Benedykt Pączka. Przynajmniej mam nadzieję, że jest i że jest przy telefonie. Halo? Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam Radio Wnet. Proszę nam opowiedzieć, co słychać w Środkowej Afryce, co ostatnio słychać u ojca, co słychać w afrykańskiej szkole muzyki. Rozpoczyna się powoli pora deszczowa, więc pada deszcz. To jest takie błogosławieństwo, które przychodzi na tą ziemię, kiedy nie ma 6 miesięcy deszczu, to trudno, ale wczoraj mieliśmy dużą burzę. Jestem w tej chwili w stolicy, przyjechałem tutaj na takie szkolenie dziennikarskie. Ten ostatni czas taki był trudny dla nas, bo 19 marca został zabity jeden z naszych współbraci. Odprawiałem z nim ostatnią mszę świętą w Buar, tam gdzie jest szkoła muzyczna. To był ranek, 6 rano. I później udał się w drogę do swojej misji, do Czadu przez Kamerun i zajechał do takiego miejsca, do miejscowości, która się nazywa Ngandere. I tam pojechał sobie kupić jakąś żywność, coś zjeździ. Kiedy wracał, został zaatakowany i sprawcy oczywiście zbiegli. Został ugodzony kilka razy nożem, duszony i niestety zmarł. Mieliśmy pogrzeb. Pogrzeb mieliśmy 3 dni temu. Także no, przeżywamy to wszystko. Rzeczywiście ci męczennicy, oni są. W 2018 roku zabito 5 kapłanów z różnych zgromadzeń. Tutaj też w Bangi, gdzie jestem w tej chwili, niedaleko od naszego klasztoru, 1 maja muzułmanie zaatakowali chrześcijan podczas mszy świętej. To jest ciekawe, bo na oczach żołnierzy z Narodów Zjednoczonych, którzy tam byli, nic nie zareagowali. Zabito ponad 40 osób i w tym jednego kapłana. Także no, przeżywam ja jeszcze tak mocno, gdzieś to mi leży na sercu, ten ostatni nasz kapłan, brat, kapucyn, mój współbrat, środkowoafrykańczyk, Père Zumalde Toussaint, który zginął, został zaatakowany, był też dyrektorem radia, był moim poprzednikiem wcześniej. Także no, są smutne sytuacje, ale są i piękne i radosne. Szkoła muzyczna oczywiście działa dobrze. Mam w tej chwili 6 nauczycieli z Polski, więc uczymy. Otworzyliśmy nową klasę saksofonu. Jest trąbka, jest akordeon, właśnie nowy instrument też. Także dzieci przychodzą do nas, jesteśmy zmęczeni ich obecnością, ale takie jest właśnie tutaj życie, żeby się dawać. I ogłosiliśmy zbiórkę instrumentów. Music Sales. Jeżeli możecie, to wpiszcie sobie na Facebooku Music Sales. Zobaczycie tam Piotra Siegiela, który jest odpowiedzialny za tą akcję. Można wysłać instrument, można kupić. Rzeczywiście ludzie bardzo mocno odpowiedzieli na tą akcję. Już mamy pewnie kilkanaście gitar, akordeony, flety, skrzypce, które niebawem przypłyną do Republiki Środkowoafrykańskiej. I jak tylko Pan Bóg pozwoli, no to po wakacjach, teraz wybieram się na wakacje w czerwcu, po wakacjach, czyli od września, gdzieś rozpoczniemy budowę szkoły muzycznej, pierwszej szkoły muzycznej, która mam nadzieję zagości w tym kraju. Muzyka leczy, muzyka leczy blizny, rany, to widać rzeczywiście, dzieci, które do nas przychodzą. Mówimy, zamiast kałasznikowa weź jakiś instrument, naucz się grać, pójdź do innych, ta muzyka właśnie też przyciąga. Także no, są piękne chwile i smutne, to wszystko nosimy tutaj i dziękuję za to, że możemy coś podzielić się na waszej antenie, jak to nasze życie tutaj Polaków, misjonarzy wygląda na tym kontynencie. Ojciec powiedział, że tam muzułmanie dokonali tych mordów, ale czy te zabójstwa misjonarzy, one mają charakter taki stricte religijny, czy one mają charakter rabunkowy, z czego one wynikają? Jest kilka takich zabójstw dużych, bo to giną ludzie. To trzeba powiedzieć, że na tle no, grup religijnych, tak by trzeba powiedzieć, jest nienawiść, trzeba się zemścić, odpowiedzieć atakiem na atak, są prowokacje. Także tak to mniej więcej wygląda i zabójstwa, które były, na przykład takie bardzo duże zabójstwo w Alindao,
gdzie muzułmanie wkroczyli do obozu uchodźców zgromadzonych na placu przy katedrze. Zabili tam 60 osób, dwóch kapłanów. I no to rzeczywiście strasznie wstrząsnęło opinią publiczną tutaj i opinią na świecie, no bo obóz uchodźców normalnie jest chroniony przez żołnierzy Narodów Zjednoczonych i w ogóle nie zareagowali i wjeżdżali tam, strzelali, palili, spalili ten cały obóz uchodźców na terenie katedry. I to nie byli tylko chrześcijanie w tym obozie uchodźców, tam byli muzułmanie, tam byli ludzie, którzy nie wierzą, tam byli ludzie, którzy po prostu czują strach. To było w 18 listopada 2018 roku. Także są takie sytuacje, natomiast nasz brat, który został zabity 19 roku, to myślę, że na tle rabunkowym, że są takie miejsca, gdzie się po prostu też nie chodzi, to też nie wiadomo, co cię tak naprawdę spotka, bo mogą zagrodzić drogę, mogą się zaczatować na ciebie, może dać im informację, że jesteś i tak naprawdę wszystko się może wydarzyć i trzeba być bardzo ostrożnym. Na pewno nie chodzić samemu, nie jeździć. Tutaj kardynał w Bangi, gdzie jestem, powiedział do wszystkich kapłanów wśród zakonnych, do misjonarzy, że wracajcie do domu przed 17. Czyli wracajcie do domu przed zmrokiem. O 18 jest zmrok, żeby się gdzieś tam nie szlajać, no bo wiadomo, że tu też różne rzeczy mogą się spotkać i ludzie rzeczywiście, będąc w takim konflikcie, szukają takich sytuacji, gdzie można coś ukraść. No. Na przykład była tu taka sytuacja niedaleko od naszego domu, gdzie mieszkamy. Siostry misjonarki mieszkały i jednego wieczoru, to jest jakiś chyba miesiąc, półtora miesiąca temu, wjechało kilku uzbrojonych ludzi do ich klasztoru za mur, gdzieś tak po godzinie 20. Rabowali tam półtorej godziny te siostry. Wszystko włożyli, kilka razy wyjechali samochodem. Siostry zostały zakneblowane taszmą, nie mogły mówić, ręce powiązane. Orabowały, no i wszystko zrabowane praktycznie. Proszę ojca. Jest dużo policji, wojsk. Proszę ojca, w Europie jest tak, że często się mówi, że to nauczanie Kościoła już nie przystaje do współczesnych czasów, że Kościół musi się raczej dostosować do współczesności, że niektóre elementy dekalogu są już po prostu nieżyciowe i nikt nie będzie ich słuchał. Jak wygląda przekazywanie Ewangelii, przekazywanie nauczanie dekalogu tam, gdzie ojciec pracuje, w Afryce Środkowej? Ja myślę, że Kościół ma bardzo dużą rolę do odegrania, już odegrał. Kiedy mówi o tym, żeby się nie zabijać, kiedy o tym mówi, żeby nie mścić się, jeżeli otrzymasz cios w prawy policzek, na drugi, to trudne to jest. To jest naprawdę trudne, bo jeżeli kogoś zabije, ktoś zostanie zabity z twojej rodziny, spróbuj się nie zemścić. No powstaje naprawdę, trzeba być bardzo ugruntowanym, żeby zobaczyć, że w tym cierpieniu jest Pan Bóg, że Pan Bóg tam istnieje i powiem tak naprawdę, że będąc tutaj 6 lat już, widzę ogromną rolę Kościoła, ogromną rolę ewangelizacji. W czym? W szkołach. Jesteśmy w szkołach, budujemy szkoły tutaj. Jesteśmy w miejscach, gdzie ludzie przychodzą chorzy, czyli ośrodki zdrowia, jakieś miejsca opieki medycznej. Jesteśmy w kościołach, gdzie ludzie przychodzą i słuchają czego? Słuchają tego, żeby się nie mścić. No to myślę, że to jest wspaniała rola, żeby móc przekazywać pokój, bo do tego jesteśmy wezwani, żeby człowiek nie zabijał człowieka, żeby człowiek nie ranił człowieka. I myślę, że to jest wspaniała rola, która tutaj jest. Ja widzę moich braci, kapucynów, księży, którzy włożyli wielką rolę w tym, żeby utrzymać w Republice Środkowoafrykańskiej pokój. Może państwo nie wiedzą o tym, ale naprawdę krew by się lała mocniej, gdyby nie Kościół katolicki, gdyby nie postawa kapłanów, gdyby kapłani nie stali na stanowiskach, jechali do rebeliantów, dialogowali i tak dalej. Oni mają szacunek do księdza, bo wiedzą, że ksiądz jest reprezentantem Boga. Dotknij księdza, to Bóg cię dotknie. Tak by to wygląda. Także ja widzę wielką rolę i co tu zmieniać? Czy coś zmieni człowiek, jeżeli Pan Bóg dał te przykazania, to po to, żebyśmy byli tylko ludźmi szczęśliwymi, żebyśmy żyli w pokoju, żeby nam się dobrze żyło tak naprawdę. Kiedy łamiemy przykazania,
no to łamiemy prawo Boże i wtedy cierpimy. Tak naprawdę każdy człowiek, który łamie, czy to jest w jego domu, czy gdzie indziej, to jeżeli łamie te przykazania, to cierpi. I to jeszcze raz powtórzmy na zakończenie, w jaki sposób możemy pomóc tym inicjatywom, przy których ojciec pracuje. Ja zapraszam wszystkich na Facebooka, żebyście pisali sobie hashtag Music Safe po angielsku. Tam możecie zobaczyć naszą akcję, która w tej chwili trwa i będzie trwała jeszcze 2 miesiące. Do końca czerwca, do 18 czerwca będzie zbiórka instrumentów. Możecie wysłać te instrumenty do nas, możecie coś zakupić, możecie wpłacić jakieś pieniążki też. Gdzieś pod koniec wakacji będziemy budowali szkołę. Zapraszam na stronę internetową Africa Music School. Wpiszcie sobie pierwsza szkoła w Republice Środkowoafrykańskiej, pewnie wszystkie linki wyskoczą. Zapraszam do pomocy, do tego, żebyście byli, żebyście nam trochę pomogli, bo chcę powiedzieć, że jestem Polakiem i czuję się jako Polak w tym kraju i chcę reprezentować dobrze Polskę, żeby Polska tutaj też mogła zaistnieć, że budujemy pierwszą szkołę. Fajna rzecz, nie? Nie ma szkoły jeszcze, nie? W Polsce mamy tych szkół kilka tysięcy państwowych, prywatnych jeszcze, a tutaj rzeczywiście nie ma, więc zapraszam do takiej pomocy i do bycia po prostu z nami. Proszę też o modlitwę, żeby Pan Bóg nas strzegł, żebyśmy też, o ile jest to będzie możliwe, żebyśmy jeszcze trochę pożyli. Bóg zapłać serdeczny za rozmowę. Ojciec Benedykt Pączka, kapucyn, misjonarz polski pracujący w Republice Środkowej Afryki. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Proszę Państwa, jest godzina 8.53. Pamiętajmy, kiedy mówimy, tak dużo mówimy dziś, często też w porankach wnet, o kryzysie w kościele powszechnym, że Kościół to też są tacy właśnie ludzie, jak ojciec Benedykt Pączka. Dzisiaj 25 marca urodziny Arety Franklin, wielkiej damy światowej muzyki. No to posłuchamy jej jeszcze raz. I say a little prayer.